O nie. Cześć, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym odcinku z serii Kanciaste Życie. Przed chwilą nagrałem ponad 20-minutowy odcinek, ale na kamerze. Nie włączyłem nagrywania ekranu z gry, tak więc całe moje 20 minut gadania i grania poszło się... No nie powiem gdzie. Dobra, powiem co zrobiłem. Skończyłem sobie magazyn, tak jak ostatnio wam pokazywałem, tu było tylko troszeczkę wykopane. Aktualnie magazyn wygląda w ten sposób. Nie jest on do końca ukończony, ponieważ tutaj jeszcze będzie parę skrzynek, tu będzie przetapiarka, będzie enchanting, będzie kowadło, tylko nie miałem na to wszystko surowców. Skrzynki mam poukładane w taki sposób, że tutaj mam na przykład dirta, cobblestone razem z kamieniem i rzeczami, na które można, znaczy, które można zrobić ogólnie z kobla. No tutaj te wszystkie takie pierdoły, których najmniej używam. Żwir, krzemień, wyroby z drewna, razem z drewnem i deskami. Tu na razie nie ma nic. Węgiel. Ja sobie dorzucę przy okazji. Druga skrzynka. Na redstone'a, złoto, żelazo. Przy okazji właśnie też byłem wykopać. Trzecia na razie pusta. Nie wiem jeszcze na co ona będzie. No dobra, nieważne. Tutaj mam saplingi razem z nasionkami różnych roślin. Na razie mam tylko zboże, jedzenie, no i lód z mobów. No i na razie byłoby to tylko tyle. Nie mam... Nie tu. Na razie nawet nie mam za bardzo jakichś surowców chować, tak więc nie powiększałem tego. Żwir. Żwir, andezyt. No tak, szczerze wam powiem, że dużo nie straciliście, bo byłem w kopalni, trochę pokopałem. Tutaj jak widzicie, wszystko ładnie wyrosło. Prawie, znaczy to już wszystko jest pościnane parę razy. Byłem w kopalni, kopałem surowce, no bo nie miałem za bardzo nic, nie miałem nawet co robić. Nie miałem surowców. Pokażę wam jeszcze, co na dworze zrobiłem, co się zmieniło. To jest część magazynu. Nie miałem jak za bardzo tego ukryć, bo góra jest po prostu za mała. Tak więc myślę, że po prostu to sobie w jakiś sposób tutaj całe obrobię. No i to będzie po prostu część tego. Mam drzewa z jabłkami. To są właśnie jabłuszka, które na takich drzewach rosną. I te drzewa to jest właśnie jeden z modów, który mam. No, dużo nie zmienia, tak? Mam jakiś tam dodatkowy, mam jakieś dodatkowe pożywienie. A takie drzewa robię w taki sposób, że po prostu muszę zdobyć jedno jabłko na początku, zwykłą sadzonkę dębu, no i łączę to w craftingu i później powstaje, sadzę normalnie takie drzewo. Coś wam jeszcze chciałem pokazać. Tyle straciliście. To jest tunel, który wykopałem i to jest to, co tak naprawdę straciliście w tym materiale, który się nie nagrał, więc nie jest tego dużo. No i też mówiłem, że chciałbym zrobić sobie jakąś farmę, jakiś domek tutaj. Widziałem parę pomysłów w internecie, w różnych gazetach, znaczy ja mówię tutaj o nie takich gazetach z Minecraftem, tylko normalnych gazetach, gdzie są czasami jakieś ciekawe projekty architektoniczne pokazane. No i myślę, że coś z tego jestem w stanie tutaj przelać na kartę Minecrafta, ale to może najpierw pozbierałbym trochę surowców w ogóle na to. No i przede wszystkim na początku chciałbym wybrać się do Nenderu, ale do tego są mi potrzebne surowce, których najzwyczajniej w świecie nie mam. No i będę musiał spędzić długie godziny w kopalni. I właśnie, a propos siedzenia w kopalni. Dajcie mi znać, czy... Może pójdę tutaj? Nie. Ale tu jest żelazo. Ale jest też creeper.
No buchnij. Jak tak to niech... A ja wiem czemu on wybucha. Że one nie wybuchały nigdy jak tak stały. On buchnął. Jakiś mobek? Coś tam jest, ale nie wiadomo czy tutaj. Czy one nigdy nie buchały jak tak były? Dobra, na razie zrobię sobie tak. Tutaj było żelazo, więc sobie je wykopię. Drogę wyjścia sobie przygotuję. Dajcie znać, czy takie odcinki po prostu siedzenia w kopalni. A to nie, to jest mój szyb. Dobra, myślałem, że już mam tutaj dungeona. Chociaż... Moment. Nie, to na pewno jest mój szyb. Tak, dobra, okej. Okay. Pożądasiu. Ktoś już mnie bombarduje. Naprawdę nie chciałbym zginąć. Szkoda mi mojego serwera, znaczy mojego zapisu, mojej mapki. Jedna z rzeczy, której bardzo nie lubię, to jest chodzenie w jaskiniach do góry. Jakoś tak... Nie daje mi to żadnego poczucia bezpieczeństwa, szczerze powiem. Jak tak idziesz na dół, widzisz, czy coś możecie tam spotkać, czy jest tam jakiś potworek. A tak to... Zawsze możecie coś z góry zaskoczyć na ciebie, no nie, nie fajne. Co ja mam właściwie ze sobą zrobić? Nie mam pojęcia. Zbliża się noc, jabłuszka rosną. Trochę może ta grafika jest niedopracowana, czy takie... Takie dziwne to. No ale dobra, nie. Niech twórcą tego moda będzie, to był jakiś taki, wiecie, mod zrobiony na poczekaniu. W ogóle chciałbym jakiegoś takiego moda na większą ilość jedzenia, na różne rodzaje sezonek i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli coś mielibyście na tą wersję, to możecie podesłać, a jest to wersja, jaka to jest, 1.11.2. Jeżeli coś na tą znajdziecie, no ja z chęcią przyjmę. Ej, ale to jest chyba... To jest chyba wejście do tej jaskini, w której... A, grzyby. Dobra, bo tu już mi coś... Coś mi syczy. Stachu się już gdzieś tam cząs. Się prześpię najlepiej. Zobaczę w międzyczasie, kto mi tu głowę... Aha. Pytania o serwer. Bo serwer już jest. Serwer jest, ze serwera będę streamował. Na razie nie będę chyba nagrywał jakiejś serii albo... No nie wiem, zobaczymy jak tam rozgrywka będzie przebiegał. Przebiegała. Na razie pogram sobie po prostu ze znajomymi. Coś wspólnie spróbujemy tam stworzyć. Nie będzie to hardcore, raczej taki zwykły survival. Więc jeżeli chcecie, zapraszam was na streama, link znajdziecie w opisie tego filmu. Okej, kolejny kill off. I tam raczej cała rozgrywka będzie... Tam po prostu cała rozgrywka się pojawi. Co do jakiegoś tam wspólnego grania, no jeżeli ktoś będzie zainteresowany, uznam, że nadaje się, jestem mu w stanie po prostu zaufać, że nic złego nie zrobi na tym serwerze. No to wtedy jak najbardziej może sobie wspólnie z nami pograć. Jeżeli ktoś chce, no niech napisze wiadomość na fanpage'u albo gdzieś zostawi jakiś kontakt do siebie w komentarzu. Wtedy może wspólnie sobie pogramy. Co ja tu mam przed sobą?
To jest jakiś mobek? Strasznie się korzysta z tej. To jest chyba spider. Chyba tak. Nie wiem, te ikonki mobów można zmienić, znaczy zwiększyć, ale problem polega na tym, że jak one są za dużo, to i tak później nic nie widać, tak więc bez sensu trochę. Zależy mi na tym, żeby znaleźć po pierwsze diament, jak każdemu w sumie na początku, po to, żeby wybrać się do netheru i zrobić enchanting. Po drugie, zależy mi jeszcze, żeby znaleźć coś fajnego, ale nie powiem wam co, bo to właśnie ma być ten trzeci mod, o którym nie wspominałem. A szczerze wam się przyznam, że w tym materiale, który nagrałem, trochę mi się język poślizgnął i powiedziałem o parę słów za dużo, tak więc może i na dobre wychodzi to, że tamten materiał się nie nagrał, bo powiedziałem tam zdecydowanie za dużo. O, lawa. Lawa. Tak, kopię jeszcze tymi kamiennymi, bo nie chcę ich wywalać. Szkoda, wiecie, te dwa patyki, które musiałem wcześniej zdobyć. Ło k***a! Ło, nie! Ło, ja pierdzielę! Stara Minecraftowa zasada mówi: nigdy nie kop pod sobą. Ani nie kop nad sobą. Ja pierdzielę. Idzie i moja gra na hardkorze by się właśnie zakończyła. Powiem szczerze, że bardzo, bardzo szybko. Na szczęście tak łatwo się mnie nie pozbędziecie. Akurat przyłapaliście mnie na piciu porodnej kawy. Na potrzeby odcinka musiałem zrobić drugą, bo po tym jak zacząłem, że tamten materiał się nie nagrał... musiałem iść po kolejną kawę, bo nie wytrzymałbym. A co to tylko przez... Musiałbym skoczyć po jakieś jedzenie, bo widzę, że... Zaraz mi się skończy przez tą regenerację. Zresztą widzę, że tutaj bardzo wolno się to zdrowie regeneruje. Normalnie gdzieś tam zawsze ubolewałem na serwerach, że... czy na takich survivalowych, nie gram na gildyjnych, nigdy nie grałem i nigdy chyba nie będę. Zawsze ubolewałem, że jak padnę, to stracę cały level, albo chociażby część, to zależy gdzie padnę. Tutaj widzicie, całe życie przed oczami mi przebiegło, ile drewna musiałem naścinać, żeby ten magazyn stworzyć. Ile serca włożyłem w tą grę, to widzicie. To jeszcze nie mój czas. Szesnasty. No. Jak widzę, że chyba zdrowie się regeneruje tylko jak mam całe... Jestem najedzony do pełna. Nie wiem, zużyję ten kamienny kill-off. Chyba będę kończył, jeżeli nic nie znajdę fajnego. Przygotuję serwer i zaczynam streamować.
No, odcinek pojawi się pewnie już jak streama będę powoli kończył, ale jeżeli obejrzycie go w miarę wcześnie, to może jeszcze się załapiecie na końcówkę. A jeżeli nie, no to po prostu zapraszam może następnego dnia. W zależności, czy będzie zainteresowaniem i czy będziemy w ogóle grali na serwerze. Jutro prawdopodobnie pojawi się The Horizon, nie wiem. Prawdopodobnie. A ostatnio też sporo pogrywam w Heroesy w trójkę, taki... No kto tam mi tu... Nie, serwer jest jeszcze nieczynny. Kolekcja klasyki wręcz. Postanowiłem sobie za takiego challenge'a postawić przejście tym kampanii, znaczy tych misji, które tam można, jakichś tam pojedynczych scenariuszy. Kurczę, jak oni się nazywali? Nekromanci? No, nieumarłymi i powiem wam, że początki bardzo trudne, szczególnie, że nigdy nie lubiłem grać, zresztą chyba jak każdy. Znaczy, chyba najsłabsza nacja, a... No, skoro mam taki cel, no to czemu nie? Jeżeli... Nie wiem, może to nagram, może nie. Może będę streamował. Zobaczymy. Dobra, wracam do góry, odłożę to, co udało mi się zdobyć. Co ja tu mam? Dobra, tutaj schowam lapis na razie. Mam żelazo, trochę redstone'a. Na razie całego kobla... O nie, to jest żwir. Na razie całego kobla zbieram z tego względu, że będzie mi on potrzebny do budowania. Później raczej sobie zrobię po prostu taką śmieciarkę i będę go wywalał w całości, no bo bez sensu zbierać coś, z czego jest brud i raczej tak nie zużyję w takiej ilości, jakbym chciał, więc... Czy moje jabłuszka już dojrzały? Nie. Są pomarańczowe, ale jeszcze nie. No później wystarczy, jak one się zmienią na czerwone, takie wygląda już takie dojrzałe jabłko, wystarczy kliknąć. Wtedy można je ściąć i cała od filozofia posiadania jabłek w Minecrafcie. Dobra, prawie 20 minut jest. W takim razie ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli chcecie obserwować dalej tą serię, subskrybujcie kanał. No i zapraszam na następny film jutro o 21:00. Trzymajcie się, cześć!